zawodu przede wszystkim. Oczekuję, że będę mógł się w niej nadal rozwijać, tak jak w gimnazjum, i że będzie miała atmosferę. Żeby był dobry poziom, żeby była miała atmosferę. Że odpowiednio przygotuje mnie do matury i studiów. Jeszcze nie do końca wiem, gdzie ja mam zamiar iść. Oczekuję dobrej atmosfery w miarę no, konkretnego poziomu. I żeby mnie do zawodu przygotowali. Po przyszłej szkole oczekuję przede wszystkim, że będę wiedziała, co chcę robić w życiu, bo na dzień dzisiejszy nie mam pojęcia i mam nadzieję, że jakoś może to ukształtuje moje zdanie. Nie mam pojęcia. No, żebym miał dobre wykształcenie, zawód. Po przyszłej szkole oczekuję jakiegoś wyjazdu może, a później powrotu do Polski. A to bym chciał zawód znaleźć. Po przyszłej szkole oczekuję dobrej pracy i dobrych osiągnięć. Po przyszłej szkole oczekuję dobrze zdanej matury, żeby móc najlepiej dostać się na dobre studia albo podjąć dobrą pracę. Na pewno dobrego wykształcenia, zawodu, no i żeby dostać się do jakiejś dobrej pracy, coś takiego. Mechanik samochodowy. Elektromechanik samochodowy. Ja myślałem nad byciem adwokatem, ale to jest dosyć trudna dziedzina. Co jest związanego z muzyką? No na dzień dzisiejszy to nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Żołnierz chcę zostać. Cukiernik. Marzę o byciu lekarzem, ale chcieć to móc to dwie różne rzeczy. Przyszłość w Polsce. Z dobrej pracy. W przyszłości chciałabym się widzieć gdzieś na jakimś uniwersytecie medycznym, ale jak mówiłam, chcieć a móc to dwie różne rzeczy. No na dzień dzisiejszy to nie wiem. No na jakimś takim ma w miarę konkretnym stanowisku. No uczęszczam na zajęcia grania. Minimalnie. No nie przygotowuję się, pewnie bym się przygotowywała, gdybym wiedziała, jaki chcę mieć w przyszłości zawód, ale że nie wiem, to na razie w tym zakresie stoję w miejscu. Nie. No ogólnie uczy się wszystkich znaków. Wszystkie te przepisy. No tak, należy do takiej organizacji, która przygotowuje do tego. Raczej tak. Tak. Wydaje mi się, że zależy to od poziomu technikum w danym mieście, czy jest wyższy niż poziom liceum, czy nie. Tak, raczej tak. Należy od kierunku. Myślę, że jeżeli wiedzą konkretnie, co chcą robić, to faktycznie może im to znacznie pomóc.